Cześć, Pasieka Gromadzyń, 6 października. Jestem na pasiece, bo muszę podać matkę szóstce. Tutaj, jak ktoś oglądał filmiki, to wie. Ktoś, kto jest pierwszy raz, to wytłumaczę. Ostatni przegląd, pierwszy przegląd we wrześniu był około 6 września, wtedy była matka, wszystkie ule były sprawdzane przed zakarmianiem i było wszystko ok. Później po około 2-3 tygodniach robiłem przegląd już po zakarmieniu, żeby ocenić stan zapasów. Okazało się, że matki nie ma, były już wygryzione mateczniki ratunkowe, ale matki nie mogłem znaleźć. Na poprzednich filmikach widać, szukałem ramka po ramce, żeby znaleźć matkę, nie mogłem znaleźć, 2 razy szukałem. Później wysypałem wszystkie pszczoły przed ul tutaj, na trawkę. To też jest nagrane na filmiku poprzednim, ale to też nic nie dało. Tydzień po tym przesypywaniu pszczół udało mi się w końcu znaleźć młodą matkę. Była malutka, po prostu niewiele się różniła od zwykłej pszczoły. Widać, że nie unasienniona, chudziutka, więc możliwe, że przez tą kratę odgrodową, którą dawałem tu na wylotek, przeszła. I po prostu złapałem ją, no i musiałem ją zlikwidować, bo w tych warunkach to nie ma szans. No dzisiaj jest 9 stopni, jest chłodno, deszcz padał. Widać jeszcze tu na daszku się zbiera jakaś woda. Jest zimno, chłodno. Nie są warunki do tego, żeby się matki unasienniły. Kupiłem matkę nową, zaraz ją podam. I tyle. I mam nadzieję, że pszczółki ją przyjmą. Wczoraj był orkan, 2 daszki mi zrzuciło z uli. Tutaj proszę zobaczyć, daszek tak zleciał, że jeszcze oberwał tu kawałek na desce. Tu jest taki rysa, to było, uderzyło kawałek deseczki po prostu odłamało. Ale to w żadnym wypadku nie przeszkadza, bo to jest na zewnątrz, tylko tak pokazuje. Musiał daszek właśnie zlecieć, później dałem cegłę. I w piątce tamtym żółtym również daszek odleciał. Po meczu Polski się przyszedłem na pasiekę. To mam akurat fajnie, że pasieka jest z tyłu domu, jest chwila, moment i już jestem. No, czytałem dzisiaj już na forach, w grupach na Facebooku, że ludziom poprzewracało ule, więc u mnie nie było źle. Na szczęście nie padało. Jak przyszedłem zobaczyć do tych rodzin, nie były zalane, no bo to najgorzej, no daszek jak daszek, wiadomo, one się skłębią. Wiatr tam mocno taśnie hula, bo akurat w jednym były beleczki, w drugim tu jest tak przyłożony styropian, który one przykleiły kitem. Taka zasłonka. No ale jakby mocno lało, to mogłoby mi zalać wszystkie te ule i nie wiadomo później, czy jakieś choroby by z tego nie było. Także zaraz będę podawał tą matkę. Jeżeli chodzi o matkę, nie ma zbyt dużej teraz możliwości kupna. To jest mateczka Sklenar A1. Nie mam jeszcze takich pszczół w pasiece. Jest to nowa linia, wprowadzimy ją, zobaczymy jak będzie. Jest tu matka z żółtym opalitkiem. Ważne, że żyje, bo 3 dni mi szła matka. Nie wiem, czy przez ten orkan takie opóźnienia jak kurier miał. Bałem się, że może się coś stać, ale wszystko jest ok. Będę dawał tak w klateczce po prostu na zapałkę w ten sposób. Tutaj wkładał zapałkę. Zaraz to pokażę. No nie ma możliwości teraz przeszukiwania ula, czy tam jeszcze jest inna matka. No jedną znalazłem, jedna powinna być. Nie sądzę, żeby było więcej. Sprawdzę tylko jedną ramkę, na której wcześniej był czerw, który dawałem. Sprawdzić, czy jest matka. One nie pociągnęły mateczników, to wskazywało, że jest matka, dlatego wcześniej nie podałem matki kupionej. Mi się wydaje, że tam już nie było larw tydzień temu, jak tą matkę znalazłem. No ale dla pewności sprawdzę, bo może gdzieś po boku było jajeczko, które jeszcze było larwą po kilku dniach i się okaże, że jest jakiś matecznik i mi skasują tego sklenera. W takiej sytuacji trzeba pamiętać o odłamaniu. Tutaj są takie miejsca, przez które pszczoły się dostają. Ja wyłamuję wszystkie, bo tu jest jedno takie, żeby
pszczoły się dogryzły do matki, ale żeby ona jeszcze nie wyszła, żeby się z zapachem tak jakby pszczoły mogły matki zapoznać. No, ja cały tutaj ten buk, żeby jak najszybciej one dotarły. Nie mają matki, jest taka pora roku, że bezproblemowo przyjmują, więc nie ma sensu kombinowania. Bardziej z matkami nieunasiennionymi daje się na kilka dni, żeby ten zapach poczuł i tak dalej. Przy matce nieunasiennionej jeszcze w tym okresie przyjmowanie jest bardzo wysokie. Także będę musiał wyciągnąć, znaleźć tą ramkę, na której były te jajeczka i zabrać beleczkę. Trzeba trochę podymić, bo jest taka pora, że pszczółki nie będą zadowolone. Od razu muszę przeciwko myszom zakłada się tak, po prostu są takie zabezpieczenia. W lato ich nie daję, bo pszczoły gubią pyłek przechodząc przez to. Ale teraz jak najbardziej trzeba dać, żeby myszka żadna nie weszła, ani nornica. No, przy na razie zostawię jeszcze kawałeczek miejsca. Później to całkiem zamknę. Dobra. Podmiłem. Mam nadzieję, że pszczoły mnie nie zjedzą. No. Jeszcze jak matki nie mają, to już w ogóle powinny być bardzo agresywne. Zobaczymy. Trzeba robić powolne ruchy. Powolne. Żadnych gwałtownych ruchów przy pszczołach. Taką pogodę. Przypominam, nawet nie ma 10 stopni i te pszczoły będą agresywne. Trzeba troszkę podymić. Słabo się dosyć kopci. No, ale powinno wystarczyć. Tylko, żebym ja wiedział, który to był. Która to była ramka, byłoby łatwiej. Nie musiał sprawdzić. Na pewno po środku. Jak to tam widać? No, coś tam widać. To nie ta, bo tu widzę wygryzione mateczniki. Czyli to jest stara ramka, z której wygryzła się matka, którą musiałem zlikwidować. W sobotę albo w niedzielę ostatnio ją znalazłem. Ale niestety, dzwoniłem do lokalnych tutaj pszczelarzy, którzy zajmują się sprzedażą matek, między innymi. I już nie ma. No, musiałem zamówić z internetu. Tutaj też widzę jakiś, jakby to. To jeszcze nie to. Więc możliwe, że to jest ta ramka. Mam nadzieję. Chciałbym, żeby ten przegląd był jak najkrótszy. Gdyby nie to, wydawałem tam ramkę z jajkami 2 tygodnie temu, to w ogóle bym nie wyciągał nic, tylko włożył klateczkę. No ale muszę sprawdzić, czy one nie pociągnęły. O, tutaj były. Nie wiem, czy gdzie widać. Jeszcze są pojedyncze pszczółki, które się nie wygryzły. Tutaj były czerw, jajeczka, z drugiej strony również, po środku nie ma żadnego matecznika. Trochę podmucham je, przegonię z środka.
Nie ma. Także będę zaraz dawał klateczkę. Żeby klateczka się zmieściła, muszę troszkę bardziej ją odsunąć. Bo na szerokość beleczki teraz są ramki. Widać, jak pszczoły reagują. Bardzo są zdenerwowane. Nie atakują mnie jakoś żądłami, ale tutaj bardzo się tak rozbiegają. Rozlatują. Takie poddenerwowane są. Tylko bardzo wolne ruchy, żadnych gwałtownych. Nawet jak pszczoły są poddenerwowane, jak się nie wykonuje takich gwałtownych ruchów, że coś stuknie, coś mocno ręką machnie, to one nie powinny żądlić. O, właśnie. Tego nie powinno być, że mi ta beleczka wyskoczyła. Bo je już to mogło zirytować. Ale przez ten kit ciężko włożyć, tak zakitowały, no ale jest zimno, to się nie ma co dziwić, że im, że one sobie kitują. Dobrze, muszę odsunąć. Tylko kurczę, chciałbym wszystkie naraz, a nie da rady. Po prostu jest tak zakitowane wszystko, że muszę pojedynczo wszystko. A, już jedne. Karmiaczka była bardzo zakitowana. Te podkarmiaczkę zostawię. Mógłbym ją zabrać, ale nie mam ze sobą zatworu. Jutro będę musiał pozabierać podkarmiaczki, zobaczyć, w których ulach są. Powoli przesuwam, żeby pszczół nie pozgniatać, bo one niestety często chodzą między ramki, jak się przesuwa. No, pszczoły są wszędzie. Także damy mateczkę tutaj. Jak pokazałem, wcześniej było wyłamane. Zapałkę się daje tu, na górę. I na tej zapałce będzie wisieć. Ja tutaj zerkam, patrzę na reakcję pszczół. Ciekawi mnie, jak one zareagują na matkę. No widzę, że na razie jej nie czują. Muszę troszkę przesunąć, bo za bardzo rozchyliłem. Teraz już powinny wszystkie się przesunąć. Tak, teraz idzie. Tylko miejsce na klateczkę. Jeszcze troszkę można dosunąć, no wystarczy. Jeżeli chodzi o to, jeszcze postaram się przykryć deseczką. Najpierw muszę pogonić pszczoły, żeby je tu nie przygnieść. Interesują się, widzę, klatką, bo tu się działo parę. I przykryć w ten sposób, żeby mi nie było zimno. W lato to bym nie przykrywał nawet, bo no, teraz jest dosyć chłodno. One tutaj i tak mają miejsce, żeby wyjść, ale chociaż troszkę będzie to jakoś tam trzymało tę temperaturę. No i tak wygląda ta wymiana matki. Jutro lub w niedzielę sprawdzę,
czy matka jest przyjęta. Od razu wtedy podkarmiaczkę zabiorę. Już karmić nie zamierzam w tym roku. Tydzień temu skończyłem karmienie. Zakarmiłem jeszcze kilka rodzin, gdzie po prostu było tego pokarmu dosyć mało. Znaczy nie tyle, że mało. Myślę, żeby wystarczyło. Ale stwierdziłem, że jeszcze po 2 litry syropu dam. Przerobiły to szybciutko. I oby do wiosny. Teraz, no cóż, przeglądów już chyba nie będzie. Jedynie co zabiorę podkarmiaczki, może gdzie nie gdzie czymś. No ocieplać raczej na zimę nie ma sensu, bardziej na wiosnę. Więc no niestety trzeba będzie czekać do wiosny, do pierwszych oblotów i tak dalej. To znaczy rok temu to w grudniu jeszcze latały pszczoły, jak były cieplejsze dni. I wtedy też zawsze jest jakiś wgląd, można zobaczyć, czy się wszystkie ule oblatują i tak dalej. Zawsze to chociaż to może nam wskazać, że póki co jeszcze jest, są nasze rodzinki. Wiadomo, rodzina może wpaść w ciągu tygodnia, no ale zawsze to tak uspokaja trochę, jak w grudniu widać, że się oblatują. No tu na Dolnym Śląsku tak się zdarza często. Właściwie co roku jest 1, 2, 3 dni w grudniu, listopadzie, gdzie te pszczoły się oblatują. W styczniu raczej nie. W lutym rzadko, ale się zdarza. No w marcu to już raczej na pewno pszczółki się oblatują. W tamtym roku w lutym. To są pierwsze filmiki na tym kanale, które kręciłem. Bo widać już obloty. Dobra, bo zapomniałem Daszka dać. Mam nadzieję, że pszczółki przyjmą mamuśkę. Oby te wszystkie 10 rodzinek wytrwało do wiosny. Jak będzie, się okaże. Jeżeli chodzi o stan taki, jak sprawdzałem kilka dni temu, kiedy robiłem ten ostatni przegląd, nie robiłem takich bardzo wielkich przeglądów, że każdą bramkę, bo tu nie jest na to pora. Jedynie co mnie niepokoiła, to trójka. To był mój pierwszy i najsilniejszy odkład z tego roku, z maja. Bardzo osłab, nie wiem dlaczego. Naprawdę, nie wiem. Podejrzewam rabunki. Ale co to mogło być? Mam nadzieję, że żadna choroba. No. Co do innych, to ja jestem zadowolony, radę siły. Te pszczoły były jakieś takie aż zbyt łagodne, bym powiedział. Łagodne, w ogóle słabo latały. Było widać, że jest mało pszczół. Było dużo więcej z 2-3 tygodnie temu. Nie wiem, co się stało. No jest trochę za zimno, żeby zaglądać i sprawdzać. Jak będzie jakiś cieplejszy dzień, to może jeszcze zerknę w październiku. No zobaczymy. Także no, na dziś to wszystko. Chciałem pokazać tą wymianę w październiku. Trochę tu pogadać, bo to teraz już nie będzie zbyt dużo tych filmów. Raczej sezon jest skończony, jak widać. Żadna pszczoła nie lata. Jest godzina 16 w piątek. No i tak już będzie prawie cały czas. Aż do następnego roku. Pozdrawiam, cześć.